Nasza Andrea. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie na nasze spotkanie. Kilka słów wprowadzenia i wyjaśnienia. Na dzisiejszym spotkaniu gościmy dwie znamienite osobistości. Już jest z nami poseł Jacek Wilk, poseł z klubu parlamentarnego Kukiz 15, wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy. W drodze do nas jest pan Stanisław Michalkiewicz, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. I pan Stanisław skończył wykład we Wrocławku, jest w drodze do nas, jak tylko dojedzie, to dołączy. Więc nie będziemy już dłużej czekać. Spotkanie było od ponad miesiąca planowane w auli Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na Poniatowskiego. W czwartek wieczorem dostaliśmy telefon, że jednak na tę salę nie zostaniemy wpuszczeni. Mieliśmy dosłownie półtorej dnia, żeby zorganizować wszystko od początku i rozpuścić informację, że to spotkanie odbędzie się jednak gdzie indziej. Efektem tego działania jest frekwencja taka, jaką Państwo widzą. Doskonale Państwo wiedzą, że na spotkaniach z panem Stanisławem i z Jackiem jest znacznie więcej osób. Mam nadzieję, że ci, którzy pojechali na Poniatowskiego, zdążą dotrzeć tutaj, zanim dojedzie do nas chociaż główny gość dzisiejszego wieczoru, czyli pan Stanisław Michalkiewicz. A my teraz już zaczynamy. Życzę Państwu przyjemnego wieczoru. Proszę Państwa, kilka słów może wprowadzenia do tematu. Postawiliśmy pytanie, jakich reform potrzebuje Polska? Ale tak prawdę mówiąc, to zacznijmy od tego, czy Polska w ogóle potrzebuje jakichś reform, bo jednak jesteśmy kilka miesięcy po wyborach. Na scenie politycznej nastąpił swego rodzaju przewrót. Mamy zupełnie nowe władze. Obietnice były bardzo kuszące, obietnice były bardzo szumne, co zaskutkowało tym, że wyniki wyborów były takie, a nie inne. No i pytanie, czy w takiej sytuacji my jeszcze potrzebujemy jakichkolwiek reform? Czy może Polska już stała się krajem mlekiem i miodem płynącym? Czy możemy spać spokojnie i być spokojnymi o to, że nadchodzące jutro jest dla nas bezpieczne, jest dla nas przyjazne i możemy sobie spokojnie prowadzić biznes, czy pracować w tym kraju, wybierać sobie, czy pracujemy w tym czy innym przedsiębiorstwie. Otóż każdy z Państwa zapewne zna odpowiedź na te pytania. Ja zacznę od mojej tezy, że Polska potrzebuje reform i to potrzebuje reform gruntownych. Takich, które w końcu zrobią porządek w polskim prawie, bo miała być dobra zmiana, a są wyższe i więcej podatków. Miała być dobra zmiana, a jest więcej i drożsi urzędnicy. Miała być dobra zmiana, ropa na świecie tanieje, a u nas w paliwie pojawia się kolejny podatek w cenie paliwa, przez co u nas benzyna nie tanieje. No i pytanie, czy to jest dobra zmiana? No, być może jest to dobra zmiana, pytanie tylko dla kogo? Na pewno jest to dobra zmiana dla osób uwikłanych w różnego rodzaju afery, którzy, jak choćby po aferze madryckiej, są szumnie wyrzucani z partii w mediach, a teraz po cichu upycha się ich w radach nadzorczych różnych spółek podległych obecnej władzy. No nie takiej dobrej zmiany oczekują Polacy. Polacy oczekują zmiany, która będzie faktycznie dobra, która spowoduje, że w naszych kieszeniach będzie więcej pieniędzy, że polskie przedsiębiorstwa będą bardziej rentowne, a co za tym idzie, będą bardziej konkurencyjne dla gigantów z dużym kapitałem zagranicznym. Polska potrzebuje zmiany, w efekcie której Polacy, młodzi Polacy, wykształceni Polacy przestaną wyjeżdżać za granicę. No i pytanie, czy to się da zrobić? Oczywiście to się da zrobić, jest to bardzo proste do zrobienia, szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy partia rządząca ma większość w Sejmie i jest w stanie przegłosować praktycznie każdą ustawę. Pytanie, dlaczego nie chcą tego zrobić? Bo dotychczasowe efekty wprowadzanych zmian są dla statystycznego Polaka niekorzystne. Składki, obowiązkowe składki rosną, w naszych kieszeniach jest mniej pieniędzy. Obietnice kolejnych zmian są gwarancją tego, że podatki będą szły w górę.
Co za tym idzie na rynku pracy? Będzie coraz trudniej, polskie przedsiębiorstwa będą miały jeszcze niższe marże. No i czy w tym kierunku, czy jesteśmy gotowi na to, żeby polska polityka i konsekwencje tej polityki szły dalej w tym kierunku? Bo proszę zauważyć, że prawdę mówiąc to się nic nie zmieniło. Poza nazwiskami na drzwiach różnych instytucji to się nie zmieniło nic. Są dokładnie te same metody, dokładnie ten sam kierunek, a my jesteśmy jako kraj instytucjonalnie, finansowo w punkcie, z którego za chwilę już naprawdę nie będzie odwrotu. Nie przyszedłem tutaj dzisiaj po to, żeby Państwa straszyć, bo Państwo doskonale wiecie, jaka jest sytuacja. Przyszedłem tutaj dzisiaj po to, aby powiedzieć, iż to się da zmienić. I to się da zmienić naprawdę łatwo. To są kilka kwestii zmiany podejścia do tworzenia i egzekwowania prawa w Polsce. I w Polsce może być naprawdę normalnie. W ciągu ostatnich kilku tygodni w Bydgoszczy zostały wygłoszone na ten temat dwa wykłady. Jeden był to wykład wygłoszony przez mojego kolegę, który jest tutaj na sali, Marcina Stypniewskiego, na temat inflacji prawa, gdzie bydgoszczanie mieli okazję posłuchać, jak bardzo jesteśmy zalewani nadmierną ilością zbędnie rozbudowanego prawa, jak jest system konstrukcji tego prawa i jak bardzo w wielu miejscach jest ono sprzeczne. Drugi wykład miałem okazję wygłosić ja osobiście na temat konsekwencji źle konstruowanego prawa dla życia Polaków, gdzie podawałem przykłady tutaj z naszego regionu, z naszego województwa, firm, które po prostu albo zbankrutowały, albo w tej chwili są w upadłości, w procesie likwidacji, ze względu na to, że właśnie przez to, iż prawo jest traktowane wybiórczo, egzekwowane wybiórczo, jest skonstruowane w taki sposób, że na podstawie tego samego przepisu w jednej części Polski przedsiębiorstwo upada, a w drugiej części jego zobowiązania podatkowe są umarzane. W konsekwencji tego typu działań po prostu na naszym rynku jest kiepsko. I to jest podstawowa rzecz, dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie są konkurencyjne w stosunku do przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. W zdecydowanej większości przypadków duże przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym są traktowane bardzo ulgowo, podczas gdy dużo mniejsze polskie przedsiębiorstwa są dociskane, ta śruba jest dokręcana każdego dnia, w efekcie czego tracimy miejsca pracy, tracimy zapał Polaków, a przypominam, że my jesteśmy jednym z najbardziej pracowitych narodów świata. Wszędzie, gdzie tylko Polacy nie wyjadą, dają się poznać jako naprawdę nieźli pracownicy, którzy bez jakiegoś specjalnego poganiania do pracy robią więcej niż się od nich wymaga. Dlaczego to nie przynosi efektów w Polsce? Dlaczego młodzi, wykształceni Polacy mają budować dobrobyt za granicą? No dlatego, że oni przede wszystkim myślą o tym, żeby budować swój dobrobyt. A skoro obecne państwo polskie jest państwem opresyjnym i stara się wyciągnąć łapę po każdy najmniejszy nawet fragment tego, co wypracowaliśmy, no to niestety, ale ogromna część spośród młodych, wykształconych i chętnych do pracy Polaków odpuszcza. Nie podejmuje tej walki, tylko odpuszcza, wyjeżdża tam, gdzie będzie łatwiej. Gdzie tą samą pracą można nie tyle zarobić więcej, co po prostu więcej efektów tej pracy zostanie w ich kieszeni, dzięki czemu oni są po prostu bogatsi. A ja dlatego angażuję się w działania polityczne, społeczne, dlatego organizujemy tego typu spotkania, żeby uświadamiać Polaków, że to jest możliwe tutaj. I Państwo gdzieś w głębi jesteście przekonani, że to jest możliwe, bo inaczej by Was tutaj dzisiaj nie było. Skoro zareagowaliście na plakaty, na których było napisane pytanie, jakich reform potrzebuje Polska, przyszliście posłuchać, to znaczy, że gdzieś wewnątrz czujecie, że w Polsce te reformy są potrzebne. I tutaj nie mówimy o żadnym pudrowaniu tego zepsutego systemu, tylko mówimy o głębokiej zmianie. Głębokiej zmianie, która przede wszystkim będzie wymagała zupełnie innego podejścia
do systemu tworzenia prawa w tym kraju. Prawo finalnie powinno być proste, jednoznaczne i równe dla wszystkich. Dzisiaj wszystkie te elementy są traktowane dosłownie odwrotnie. Prawo jest bardzo skomplikowane, absolutnie nie jest jednoznaczne, bo to tylko i wyłącznie od interpretacji urzędnika, czy dalej sądu zależy, czy na podstawie tego przepisu będzie wydana taka czy inna decyzja. No a o tym, że prawo nie jest równe dla wszystkich, to mogą Państwo wyczytać choćby z nagłówków w gazetach, z tytułów artykułów, gdzie w jednym województwie firmy są zamykane, ponieważ są choćby na przykładzie podatków naliczane domiary podatku, które się nie należą w innych częściach kraju. Na podstawie tych samych przepisów firmy z tej samej branży są zwalniane z tych podatków, dlatego w ten sposób w Polsce dobrze nie będzie. Ale żeby dłużej nie roztaczać takiej czarnej wizji, to raz jeszcze podkreślam, że ja wiem, głęboko wierzę i dlatego nad tym pracuję, ponieważ w Polsce może być normalnie, wystarczy chcieć. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że jeszcze nic samo się nie zrobiło. Jesteśmy po kolejnych wyborach, w których tak prawdę mówiąc zostaliśmy oszukani, gdzie daliśmy się złapać na te same hasła, które niestety nie są realizowane tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Ale kolejne pokolenie Polaków przekonało się na własnej skórze, ponieważ w tych wyborach zagłosowało mnóstwo ludzi, którzy głosowali po raz pierwszy w życiu. I ci ludzie od razu się zawiedli. Być może nie dojdzie do sytuacji, że oni się uodpornią na kłamstwa, uodpornią na absurd. Jeden z moich znajomych sformułował taką tezę, że my jesteśmy zaszczepieni na absurd. I ja się z tym w pełni zgadzam. Każdego dnia serwowana jest nam kolejna dawka jakiegoś absurdu. To podnosi się wiek emerytalny, to podnosi się o kilka groszy, o kilka złotych, podnosi się jakąś obowiązkową składkę. Pozornie nikt tego nie zauważa, pozornie nikt tego nie odczuwa, ale globalnie coraz bardziej jest nam odbierana wolność. Państwo wchodzi z butami w coraz bardziej intymne sfery naszego życia. A o tym, że zagościło w naszych portfelach, no to odczuwamy już dawno. Tylko że sięga do tych portfeli coraz głębiej. I my, tak prawdę mówiąc, nic z tym nie robimy. Ponieważ w sytuacji, kiedy z OFE znika 150 miliardów, nic się nie dzieje. W sytuacji, kiedy nagle ktoś w trakcie gry zmienia reguły i podnosi wiek emerytalny, poza jakimś tam chwilowym oburzeniem, nic takiego się nie dzieje. A teraz wyobraźcie sobie Państwo, że w Hiszpanii w zeszłym roku ludzie wyszli na ulicę tylko dlatego, że władza chciała podnieść ceny biletów. Niestety my przez te kilkadziesiąt lat, najpierw komunizmu, później socjalizmu i teraz kontynuację tego systemu poprzez ten przekręt okrągłostołowy, zostaliśmy zaszczepieni na absurd. Ale każde kolejne pokolenie młodych Polaków już się na to przestaje łapać. To nie jest tak, że młodzi ludzie przez to, że nie mają żadnego doświadczenia, zaczynają wierzyć w te bzdury głoszone przez polityków, którzy się deklarują, że są prawicowi. Nie, ci ludzie po prostu mają dostęp do internetu, mają dostęp do źródeł informacji, o których nie usłyszą w głównym nurcie telewizji. I oni wiedzą, że gdzieś tam na świecie można żyć normalnie i oni też chcą żyć normalnie. Problem polega na tym, że my jeszcze nie znaleźliśmy rozwiązania, które pozwoli nam tych ludzi tutaj zatrzymać. Bo jak oni widzą, że gdzieś można żyć normalnie, a tutaj jest ciężko, to po prostu wyjeżdżają. To jest największy problem, który wynika z niewłaściwie skonstruowanego systemu edukacji, który nie szczepi w Polakach jakichś zasad i wartości, na podstawie których oni chcieliby tu zostać. I to jest kolejny obszar, który wymaga reform. Tylko wmawia się młodym ludziom, idź na łatwiznę. Stosuj rozwiązania, które są dla ciebie proste, przyjemne i łatwe. Młodzi ludzie często zamiast podjąć walkę i wtedy naprawdę cieszyć się z osiągniętych wyników, idą na łatwiznę
i wyjeżdżają z kraju. My angażujemy się w tą pracę po to, żeby spróbować zatrzymać tych ludzi w tym kraju. Chyba nikt nie myśli o tym, że chciałby mieć dzieci i wnuki daleko od siebie. Ja dzieci i wnuki to dopiero planuję, ale już myślę o tym, żeby one nie chciały stąd wyjechać. Dlatego zrobię wszystko, żeby któreś wybory z rzędu, być może nie te za 3 lata, być może jeszcze nie te za 7, ale być może kolejne wprowadziły takich ludzi do ciał rządzących w Polsce, żeby w końcu efekty pracy naszego parlamentu były dobre, ale dla każdego obywatela. Ponieważ prawda jest taka, że bez względu na to, czy ktoś jest prywatnym przedsiębiorcą, czy urzędnikiem, czy pracownikiem na etat, czy właścicielem firmy, czy kierownikiem w firmie, każdy przede wszystkim jest zwykłym człowiekiem, który musi funkcjonować na co dzień w tym kraju. I bez względu na to, ile wpływa nam co miesiąc na konto, i tak musimy radzić sobie z problemami i składami rzucanymi pod nogi przez to państwo w postaci kiepskiej jakości prawa oraz zbyt wysokich podatków. Oczywiście ci, co zarabiają więcej, jest im o tyle łatwiej, że po prostu mają, z tego, co już im zostanie, mają więcej do dyspozycji i jest trochę łatwiej. Natomiast nie tędy droga. Nie można iść na łatwiznę i dzisiaj chciałbym, aby państwo stąd wyszli z takim, nie chciałbym używać słowa zwątpienie, raczej z takim wewnętrznym pytaniem, czy ja jestem w stanie cokolwiek zrobić, żeby odrobinę wyhamować ten rozrastający się system i odzyskać choć odrobinę wolności, jeśli nie dla siebie, to dla swoich dzieci i dla swoich wnuków. Dzisiaj siedzą państwo w towarzystwie, gdzie zagęszczenie osób, które mają serce po prawej stronie na metr kwadratowy, przewyższa wszelkie możliwe unijne normy. Przygotowaliśmy tutaj dla państwa kilka materiałów, te gazety, które są porozkładane na krzesłach. Jest to pierwszy numer darmowego miesięcznika, który będzie się pojawiał w całym kraju. Gdyby ktokolwiek z państwa zechciał taki miesięcznik otrzymywać, a jeszcze lepiej zaangażować się w to, żeby chociaż kilka egzemplarzy trafiło do waszych znajomych, to być może to będzie krok, który pozwoli uświadomić Polakom, że Polska jednak potrzebuje reform, ponieważ w tej gazecie będziemy pisać przede wszystkim prawdę. Nazywać procesy, które toczą się w Polsce i w Europie, takimi, jakimi one są. Będziemy przytaczać przykłady bez żadnych medialnych manipulacji informacją, tylko będziemy przytaczać przykłady realnych wydarzeń i decyzji, które mają wpływ na to, jakie efekty dotykają naszych firm. Są tutaj też porozkładane, o tym powinienem powiedzieć na początku, ale mi wyleciało z głowy, takie małe karteczki z taką mikroankietą. Bardzo bym prosił, żeby państwo je wypełnili i przy wyjściu zostawili na stoliku, na którym będą rozłożone później książki pana Stanisława Michalkiewicza, które będzie można kupić i uzyskać autograf. Ponieważ jeśli mamy docierać z informacjami, co robimy, kiedy będzie kolejne spotkanie z ciekawym gościem, tudzież jakie ciekawe inicjatywy są podejmowane w naszym mieście, w które można się włączyć. Będziemy wdzięczni, jeśli państwo zostawią swoje kontakty i będą państwo aktywnie w tym uczestniczyć. A teraz chciałbym przekazać głos jednemu z najlepszych praktyków prawa, który prowadzi od lat swoją kancelarię prawną w Warszawie, na obecnie posła, który ma realny wpływ i możliwości tworzenia prawa w Polsce. Będzie oczywiście możliwość zadawania pytań, polemiki ze stwierdzeniami, które tutaj padną. I do momentu, kiedy nie dotrze do nas pan Stanisław Michalkiewicz,
Oddaję głos Jackowi Wilkowi i pozostawiam go do Państwa dyspozycji. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. To jest dla mnie nie tylko wielki zaszczyt, ale przede wszystkim autentyczna przyjemność, że mogę się tutaj znaleźć. Ja z ogromnym sentymentem wspominam